otóż gdy was nie było, to już wam pokażę tutaj. Kupiłem sobie dwa kawałki ziemi. I to niecelowo te dwa kupiłem, ponieważ tu jest ruda, a tu jest ropa. Także będziemy tutaj sobie to eksportować stąd i powinien wpaść w miarę fajny pizzas tutaj. Także tutaj robimy sobie w sumie to w miarę taką prostą drogę, dobra. Tutaj tak. Dobra. Tutaj myślę, żeby można było zrobić taką bardziej drogę. Dobra. To teraz nam tylko tak naprawdę zostało tutaj połączyć to ze sobą. Jakie to miejsce jest zajęte? Harbo. O czym wy do mnie mówicie tutaj, kurde? Dobra. Tutaj jakaś woda by się zdała. Dobra, więc jedną dzielnicę przemysłową już byśmy mieli tutaj załatwioną. Tutaj tylko przemysł górniczy. Dobra. Też, no, słuchajcie, mam plan. W sumie tu może szerszą jakąś drogę. W sumie może tą drogę to my sobie zrobimy od razu szerszą. No dobra. Bo tu, jak później wiadomo, to zawsze w przemyśle jest taki problem. Że po pewnym czasie magicznie tych ciężarówek zaczyna się robić dużo. I zaczynają być pewne problemy. Także tutaj zrobimy sobie tak. Tutaj tak. Tutaj będzie coś takiego jak dworzec towarowy. Dobra. Dobra, tutaj myślę, że tak. Dobra. Tutaj myślę, żeśmy sobie zrobili taki zakręt. O, i tutaj to włączyli. Także wiecie, jak najwięcej tutaj miejsca zostawić sobie. Bo tu byśmy chcieli stworzyć coś takiego jak wiecie, lokalne sklepy. Także tu będzie właśnie dzielnica od razu z lokalnymi sklepami, a że akurat na to mamy największe zapotrzebowanie, to zrobimy sobie dwie pieczenie na jednym ogniu. Dobra. Dobra, tu
Tutaj tak. Tutaj myślę, że tak. Tak i tak. O. Dobra. Tutaj już prawie wszędzie woda jest. Teraz sobie można było tak połączyć ze sobą. O. Tu trochę tą rurę wydłużyć. Tu w sumie też. I tu by można było też. O. Teraz tylko to podłączyć z naszymi rurami. I tutaj dać jeszcze tylko jakiś drut. O. Jak najbardziej to nam by odpowiadało. Także tutaj od razu by była kolejna dzielnica. I ona, wiecie, ewentualnie po to tutaj chciałem jak najciaśniej zrobić ten zakręt, po to, że tu by można było sobie jeszcze zrobić trochę tej dzielnicy sklepowej. Produkty lokalne. Także tutaj myślę, że od samego, wiecie, brzegu, byśmy sobie zaczęli to robić. Bo to, wiecie, tak by było najlepiej. Tutaj myślę, żeby można było jeszcze zrobić jakąś taką, wiecie, ala autostradę. Żeby ona sobie tutaj wjechała i żeby było połączenie, wiecie, z w ogóle miastem. Myślę, że ona by sobie mogła, wiesz, dać tutaj. O. I wiecie, w ten sposób jakby tu będzie połączenie całego miasta z tymi dwoma dzielnicami, tak naprawdę, i wszystko powinno być dobrze. Tutaj z prądem sobie pojedziemy jakoś tak, i tutaj jakoś tak. Dobra. Tylko w sumie nie wiem, czemu mi się tu takie wyższe coś zrobiło, ale to i tak później się usunie. Zrobisz jakiś lepszy tutaj łącznik. I tu myślę, że też by można było zrobić coś takiego jak. Tylko nie wiem, czy mi się tu uda powciskać. Dobra, tutaj takie coś. Tutaj na dół. Tutaj tak. Może to najładniejszy twór nie będzie. Ale wiecie, to ma tylko spełniać określoną rolę. Czyli tutaj w tym przypadku być to węzłem autostradowym, gdzie wszyscy by się mogli tu zjechać i wjechać. Żeby, wiecie, eksport tu szedł jak należy. No myślę, że skoro my tu już mamy fabryki pewne i one sobie już tu pracują, to my tu możemy w sumie tu zrobić takie mniejsze sklepy. A tu zrobić większe. O. Na razie tyle sklepów nam na pewno starczy. Bo jak widać, tego przemysłu tu za dużo nie jest. No, już działa. A wiecie, później tego jeszcze nawet jak z prądem nie będzie podłączyć, jeśli tu się zaczną budować właśnie tak jak teraz to robią, gdzieś na jakimś takim właśnie zadupiu. Dobrze by było, gdyby ktoś tu jeszcze się ze dwa budynki zbudowało przy dworcu,
Bo wtedy na spokojnie, wiecie, nie będzie problemu z tym, że nie ma połączenia z prądem. Znaczy, teraz sobie można było rozwiązać to takim sposobem. Żebyśmy tutaj to połączyli. Na razie, póki to zechciało się budować tutaj na samym końcu. No, ale jak widać, już jakaś ciężarówka tu jechała. Z czym ona tu jedzie? Importuje przemysł, produkcję przemysłu górniczego. Ciekawe, ciekawe. No, tu już jadą jakieś. Jakieś tutaj chyba ze sklepów, któryś. Dobra, tutaj widzę, że przez chwilę prądu może nie być. Ale to myślę, że przez dość krótki okres czasu. Już jak widać, prąd jest. W sumie dobra, tu można było zrobić tak. Teraz te takie większe słupy można by było stąd pousuwać. A tu kurde jeszcze prądu nie ma. A to póki tu prądu nie ma, to można zrobić coś takiego. I dwie dzielnice bardzo ładnie już tu sobie zaczynają pracować. W ramach bezpieczeństwa dostawmy drugą elektrownię tutaj atomową. Tylko właśnie tu by trzeba było jeszcze zrobić coś takiego jak ich prywatny zakład ze śmieciami. To go by można było postawić im tutaj. Woda tu jest, prąd. Prąd by trzeba było tylko im tu dołączyć do zestawu. I tę drogę na razie kawałek jej usunąć. Jak nie zechce tu usunąć śmieciarka żadna wyjechać, bo chyba nie zechce, to zrobimy tak, że tu się wepniemy. Ale może nie tą drogą, tylko tą. To bym poprosił tu jednak tą zwykłą. A nie, wyjechała. No dobra. To na razie w sumie tyle nam wystarczy. Dobra, tutaj widzę jakiś korek się robi. Ale to. To wszystko wina świateł, a jak wiecie, ja już gram bez modów, więc nawet jakbym bardzo chciał, to tych świateł tutaj nie wyłączę. Także tutaj może byśmy zadbali o jakieś bezpieczeństwo pożarowe. No dobra. Jedna straż pożarna myślę, że wystarczy na spokojnie. Tutaj szpital też myślę, że mógłby być. I o, policja, dobra. Potrzebujemy więcej pracowników. Czyli gdzieś by trzeba było zrobić jakąś dzielnicę, kurde. Mieszkalną. Bo to wiecie, będzie narastać. Tu bardzo ładny korek tych ciężarówek. Fajnie by było, gdybyśmy więcej. Czekajcie, teraz taka mała rozkmina.
wysyłali niż więcej odbierali tego towaru. Tak by się zdało tutaj, kurde, robić. Zobaczymy, ile w ogóle. O, już sporo nawet. Sporo już nawet, kurde, ten pociąg od nas wywozi. Więc w miarę dobrze już jest. Wiecie, z czasem jak ten przemysł tu stanie tak na porządnie na nogi i tu będzie trzeba dobudować im jeszcze trochę, to myślę, że to będzie na spokojnie tutaj ten pociąg jeździł pełniej jeszcze o wiele. I będziemy mieli fajny przychód. Bo jak na razie, jak widzicie, z pociągów mamy tylko straty, ale to chyba tak zawsze będzie. Bo tu chyba nam nie pokażą, ile my zyskujemy z tego. Dobra, i zacznijmy jeszcze, ile ten pociąg wywiezie stąd. No tak, no nie do końca dobrze. No ale dobra, to wiadomo, jeden pociąg będzie pełniejszy, drugi puściejszy. W sumie wiecie co, chyba będzie trzeba to w następnym odcinku trochę przebudować. I odsunąć trochę ten dworzec od tej drogi. I zrobić tu po prostu jednokierunkową jakąś. Jak widzicie, to trochę korki robi. No my wiecie co, teraz to przebudujemy. Damy szybką pauzę. Tutaj to pousuwamy. Teraz szybka droga jednokierunkowa. Myślę, że tak, żeby było 5K, ze 4 kratki nam wystarczą tutaj na spokojnie. Dobra, teraz stawiamy tutaj nasz wspaniały dworzec. Myślę, że gdzieś mniej więcej tutaj. Tu kawałek będzie trzeba jeszcze tory usunąć. Dobra. Myślę, że tak. Zbyt zboże, strome zbocze. No świetnie. O, dobra, takie coś. Wody tu brakować nie będzie, tu tylko kabel dostawiamy. I teraz nie powinno być już tu żadnych korków. Dobra, tutaj na razie pracowników mają. Tutaj zacznijmy tylko jeszcze tak na szybko, co tam z tym o tym szkół. W sumie dobrze, że zajrzałem, bo tu widzę, że jest porażka. Dobra, jedna szkoła. A, bo tu jakiś budynek stoi. Druga. Trzecia. Dobra, tutaj z tymi szkołami na UI. No widzę, że zaczyna tu być mały problem. W następnym odcinku będzie trzeba tu obowiązkowo uniwersytet jakiś zostawić. Ale w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego.